teraz wątek bardzo ciekawy. Co dalej z Konfederacją, szczególnie w obliczu ostatniego występku Grzegorza Brauna? W tej sprawie połączymy się z moim gościem, Marcin Kącki, dziennikarz, autor książki Chłopcy idą po Polskę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Najpierw Korwin-Mikke, teraz Grzegorz Braun. Czy Konfederacja da sobie radę bez tak charakterystycznych i silnych osobowości? No, to jest w zasadzie partia medialna. To jest partia social mediowa. To jest partia pozbawiona pewnego charakteru programowego. Oczywiście mówią często o wolnej gospodarce, o wolności. Ale rzeczywiście i Grzegorz Braun, i Janusz Korwin-Mikke, trochę niestety, bo jednak sposób ich ekspresji, tego co robią, chyba nie mieści się w pewnych normach kulturowych, to ich wizerunki były niezwykle magnetyzujące i przyciągające. I najpierw ten Korwin, który zresztą pokazuje w książce, że na przestrzeni 30 lat on był ilekroć wyrzucany z kolejnych tworów politycznych, to te twory polityczne lądowały na jeszcze dalszym marginesie niż on. Natomiast Grzegorz Braun wydaje się, że chciał chyba zająć trochę miejsce Korwina w tych performatywnych wystąpieniach. Tak jak u Korwina w zasadzie, gdzie nie było granic, czy to między hajlowaniem, czy mizoginią, tak u Brauna tą jego największą obsesją, jak mogliśmy ostatnio zobaczyć, to są jakieś spiski w jego głowie lęgnące się, związane chociażby z kulturą żydowską. No i tak, to jest ciekawe, czy bez Brauna i bez Korwina, czy Mentzenowi uda się utrzymać ten poziom zainteresowania swoimi odbiorcami. Bo to są jednak bardzo barwne postacie. Prezydium Sejmu ma zdecydować, co dalej, jakie konsekwencje poniesie Konfederacja. Krzysztof Bosak ma czas bodajże do godziny 14, żeby złożyć swoje propozycje rozwiązania tej sprawy. No i tu nasuwa się pytanie, czy Krzysztof Bosak, myśli pan, że będzie gotowy poświęcić Grzegorza Brauna, żeby zachować stanowisko wicemarszałka? No właśnie, tak, bo pamiętajmy, że Bosak jako wicemarszałek to jest pierwsza sytuacja, w której ten konglomerat skrajnie prawicowych partii, czyli Brauna, kiedyś Winnickiego, dzisiaj Bosaka i Mentzena, dostał coś, co ma posmak majestatu, czyli są poważnie traktowani. Bosak jako wicemarszałek, prawda, ogarniający organizację Izby. Wcześniej nawet niektóre media nie chciały z nimi rozmawiać, bo uważały ich za faszyzujących narodowców. A tu nagle dostali ten mały odłamek pewnego majestatu. Bosak, wydaje mi się, że się do tego troszkę przyzwyczaił i jak słyszę w kuluarach, nieco wyżej nosi głowę dzięki temu. No tak, ale mamy sytuację, gdzie jeśli Braun, jak wiemy, jeśli Braun zostanie poświęcony, to Braun odchodzi z trzema posłami, a wtedy Konfederacja traci czterech posłów, przestaje być klubem poselskim, zamienia się w koło, a to oznacza znów mniejszy prestiż, albo zostają, jak mówi Mentzen, nie będą się dawać szantażować, więc zostają w tej grupie, no i wtedy tracą wicemarszałka. Więc to jest pytanie, który majestat Konfederacja odda? Czy ten, że są klubem poselskim i mają pewne przywileje, chociażby takie, że posłowie mogą dłużej mówić z trybuny sejmowej, czy tego wicemarszałka Bosaka. Wydaje mi się, że ostatecznie, może nawet nie dzisiaj, ale w przyszłości Mentzen chyba poświęci Bosaka, dlatego że pozycja wicemarszałka jest trochę jak występ w programie, w show, gdzie dostaje się pozycję jurora w teleturnieju i przez to jest się coraz bardziej sławnym, a na końcu odzywa się jakaś firma produkująca opony i oferuje ci reklamę, dlatego że jesteś rozpoznawalny. I Mentzen się może tego obawiać, dlatego że Mentzen też ma plany, żeby w 2025 wystąpić w wyborach prezydenckich, a każdy, kto będzie się z nim ścigał, tak jak Bosak, będzie dla niego zagrożeniem. Krzysztof Bosak, pytany o aferę z gaśnicą, powiedział tutaj, cytat, to trzeciorzędny newsik, którym nikt się nie zajmował dłużej niż sekundę. Natomiast Sławomir Mentzen skrytykował działanie Grzegorza Brauna, ale zaznaczył, że to by się nie wydarzyło, gdyby Chanuki nie było w Sejmie. Czy to jest trudna sytuacja do wybrnięcia dla Konfederacji? Z jednej strony jednak taka logika sejmowa, czysta kalkulacja, a z drugiej strony jednak wyborcy, którzy, no, patrząc po komentarzach w internecie, często zgadzają się z tym, co zrobił Grzegorz Braun. Konfederacja, problem tkwi w tym, że Konfederacja próbuje teraz uciec od tego, co sama sobie podłożyła pod gardkiem. Czyli tam już kipi, tam już pokrywka lata u góry,
Przypominam, że Mentzen rzucił te swoje słynne pięć zasad, w których między innymi była Polska bez Żydów. On oczywiście to później bagatelizował, że to jakiś marketing i tak dalej. Braun wielokrotnie dawał wyraz temu, co sądzi o kulturze żydowskiej. Korwin-Mikke ze swoimi hajlowaniami i innymi historiami, oni tak naprawdę są w tym garnku, tkwią w tym garnku antysemityzmu i cokolwiek by nie mówili, oczywiście, że robią to z powodów wizerunkowych i z powodów tego, żeby się liczyć poważnie na scenie, dlatego że nikt dzisiaj, nikt na świecie, nikt o odrobinie pewnej kultury i normie nie będzie akceptował antysemityzmu. I jest za późno na to, żeby takie ruchy wykonywać i się od tego odżegnywać, bo musieliby przeprosić za samych siebie, za to, jacy są i za to, że sięgają bardzo często po takie formuły. I cokolwiek się wydarzy, to tak naprawdę oni muszą iść drogą skrajności i będą coraz bardziej eskalować. Nawet jeśli Mentzen uzna, dobra, dzisiaj jestem poważnym parlamentarzystą, szefem klubu, trzeba się jakoś zachowywać, będę chodził pod krawatem, to oni nie mają innego wyjścia. Oni są nikomu do niczego niepotrzebni w Sejmie, dlatego będą eskalować, będą się pojawiać kolejne jakieś, czy to wyskoki Brauna. Mentzen może rzeczywiście się uspokoi, ale jednak w tym klubie Braun zauważył i Konfederacja zauważyła, że jeśli po tej historii z gaśnicą w ciągu kilku godzin Braun zebrał 150 tysięcy złotych na zbiórkę, na taką obronę prawną, To znaczy, że jest ten dyszący elektorat, który tego potrzebuje. Zresztą widzimy, że to się dzieje w całej Europie i na świecie dzisiaj, że antysemityzm wraca w postaci takiej bestii, która znowu staje się dyżurnym tematem do tego, żeby znaleźć wroga. Więc tam na pewno no, sytuacja w Konfederacji jest trudna. Myślę, że oni sobie nie poradzą z ciężarem swojego majestatu i prędzej czy później znowu coś wykombinują brzydkiego. A zwróćmy na chwilę uwagę na sytuację z Rzeszowa, gdzie jest konferencja prasowa, jest na niej Grzegorz Braun. Są przeciwnicy Brauna, ale są też zwolennicy. Pojawia się gaśnica i pojawia się autograf Grzegorza Brauna na tej gaśnicy, pokazując też tym samym, jak w ogóle żadnych skrupułów nie ma Grzegorz Braun, żadnych wyrzutów sumienia. To jest przemyślane działanie pod elektorat, ten, który właśnie oczekuje skrajności? Ależ oczywiście. Braun, pamiętajmy, jest z wykształcenia reżyserem. To jest twórca. I w tym, że w nim te twórcze potencjały połączyły się ze skrajnymi poglądami, z jakimiś obsesjami oraz z przywilejem bycia posłem. To jest bardzo ważna rzecz, że Braun wcześniej był ignorowany. On różne rzeczy robił w social mediach czy w internecie, zanim został posłem. Równie skandaliczne, co dzisiaj widzimy. Natomiast gdy został posłem, dostał przywilej mandatu poselskiego i immunitetu. I on, proszę zauważyć, że często tym gra. To znaczy jest na YouTubie kilka takich filmów, gdzie on próbuje się gdzieś włamać, dostać niby na interwencję poselską. Ktoś go szarpie ciągle i on wtedy zawsze krzyczy nietykalność posła, nietykalność posła. A poza tym wie, że my media rzucimy się na taką historię, że historia z gaśnicą jest tym performansem medialnym, elementem chaosu rytualnego w mediach, którym rozmawiamy już drugi tydzień, oczywiście dlatego, że to jest też poważne, bo jest związane z jedną z najgorszych obsesji w historii świata i polityki, czyli antysemityzmem. Ale Braun jest jeszcze w tej scenie, możecie Państwo zauważyć moment, w którym on kątem oka patrzy, czy kamera trzyma kadr, która za nim idzie, gdy on bierze gaśnicę. To jest jakiś jego, nie wiem, czy to asystent, czy współpracownik, który przyszedł z nim, z tą kamerą. On bierze gaśnicę. No oczywiście trochę się to nie udaje, bo po pierwsze jestem przekonany, że Brauna zaskoczyło to, że to jest gaśnica proszkowa, a nie pianowa. Nawet chyba powiedział, że wolałby pianową. Tak, ponieważ on, zauważmy, że on odpalił ją tak wcześnie, że sobie zadymił całą drogę do celu, jaki miał i ledwo tam trafił. Więc nie wszystko mu zawsze wyjdzie w tych jego performansach okropnych, ale tak, on zawsze, mam wrażenie, tym kątem oka patrzy, czy ta kamera trzyma ten kadr, czy jest dobrze ustawiona, czy on tam świetnie wyjdzie, czy to będzie materiał, czy to się da sprzedać. To wszystko jest na tym oparte. Tam nie ma żadnej, nie widzę tam pola na spontaniczność, tak jak prześledziłem też jego niektóre wcześniejsze historie, jak chociażby wizyta w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie przyszedł ze swoimi operatorami
i w gruncie rzeczy delektował się tym, jak dobrze wypada na tle scenografii, która się tam znajduje. Czyli przemyślane działanie, to działanie ponastawione, medialne działanie nastawione pod elektorat, ale czy Grzegorz Braun w tej chwili bardziej ciąży Konfederacji, czy jest jej siłą napędową? Konfederacja sama tego nie wie. Z moich rozmów z ich członkami wynika, że oni z jednej strony zdają sobie sprawę, niestety wszystko się otarło o te kilkunastu posłów. Gdyby oni rzeczywiście dostali 13-15%, tak jak notowania im dawały jeszcze wiosną, oni byliby rozgrywającym spisem i byliby siłą. I wtedy już nie ma znaczenia, czy masz ze sobą tak kontrowersyjne postacie, czy nie, bo po prostu tworzysz władzę. Natomiast dzisiaj, kiedy są nikomu niepotrzebni, bo za mało ich jest do tego, żeby odrzucić weto prezydenta Duty, większość parlamentarna już jest ustabilizowana, więc oni w zasadzie są tak po środku, jak taki, no można powiedzieć, jak taka publiczność, która próbuje odnaleźć swoje miejsce. I ciążą dlatego, że jeśli Mentzenowi chodzi po głowie, żeby być poważnym graczem politycznym i budować swój autorytet na poważnej ofercie programowej, to ciąży. Dlatego, że Braun tą powagę po prostu znosi. A Brauna nie da się utrzymać w ryzach tak jak Korwina. Przez lata ostatnie, kilkanaście lat, Korwin składał przysięgi, że w trakcie kampanii wyborczych będzie się trzymał z daleka od Twittera. No i nigdy tej przysięgi nie dotrzymał, może raz przy jakiejś kampanii. Co oczywiście powodowało spadek w sondażach, bo te wpisy były nieobliczalnie zwariowane. I tak samo będzie z Braunem. Nawet jeśli Braun się uciszy na chwilę, to wymyśli coś innego. Jeśli mu zakażą wchodzić do Sejmu, to pójdzie na stadion. Albo gdzieś do synagogi. Bo on zobaczył, że to jest gra, która daje mu niezwykłą popularność. Więc Konfederacja nie wie, co z tym zrobić po prostu. Korwin-Mikke buduje nową partię, który to już raz? Wie pani, że próbowałem policzyć. W książce mi wychodziło, że 11 miał podejść, ale ktoś mi zwrócił uwagę, że jeszcze jest jakaś mała inicjatywa. No to załóżmy, że to będzie 12, ale mogę się tu grubo mylić, dlatego że nawet wspaniały, wybitny matematyk, jakim jest pan Żółtek, którego poprosiłem o to właśnie o podliczenie, też niestety nie poradził się z tym podliczeniem. Jednym z celów Korwina może być rzeczywiście chęć takiego rozsadzenia Konfederacji od środka? Oj, możliwe. Korwin jest, tak jak Korwin, kompletnie nie potrafi poruszać się na scenie politycznej związanej z, nie wiem, czy to z byciem w opozycji, czy we władzy, tak znakomicie radzi sobie jako człowiek, który rozmontowuje swoje własne ugrupowania albo mu pochodne. Więc myślę, że będzie robił wszystko, żeby swoje własne niedawne dzieło kompromitować. Pamiętajmy, że przecież oni wszyscy przed chwilą byli w partii, która się nazywała Korwin. Więc dlatego uznali, że no, trudno wyrzucić Korwina z partii Korwin. Natomiast po zmianie nazwy stało się to jakoś prostsze. A teraz Korwin będzie chciał ich wyrzucić z Nowej Nadziei, a oni Korwina z tego, co Korwin założy. Jedna rzecz jest ciekawa. Korwin po raz pierwszy, proszę Państwa, nie zdradził nazwy swojej partii. Bo on wcześniej zawsze robił tak, że ogłaszał na konferencji, no ale wtedy jego działacze szli, zakładali bardzo podobną w nazwie, więc trwały wojny o nazwę, a teraz się czegoś nauczył. Można spekulować, że chętnie połączyłby swoje siły z Grzegorzem Braunem. Czy w takim przypadku Konfederacja ma się czego obawiać? Dwóch tak wyrazistych polityków w jednym ugrupowaniu, zakładających jedno ugrupowanie, to odbierze zwolenników Konfederacji? Ma się czego obawiać wiosną, dlatego że jeśli Braun uzna, że ta skrajność jest lepszym pasem transmisyjnym, to niewykluczone, że wystartuje z Korwinem do Brukseli. A wtedy będą olbrzymim zagrożeniem dla Konfederacji. To znaczy te głosy, które zostały, powiedzmy, że to jest 8% do podziału tej skrajności, no to jeśli podzielą się na dwie partie, czyli Korwina, który ciągle ma nowych, pamiętajmy, że do Korwina dochodzi nowe pokolenie młodzieży, bo Korwin z tego żyje, to znaczy kolejne nowe pokolenie młodzieży jest nim zafascynowane, więc on zawsze te 3%, 2 sobie uciuła. Ale oni musieli się podzielić wtedy 8% mniej więcej, to oznacza, że nie wejdą do Brukseli. A myślę, że to jest prawdopodobne, że jeśli to napięcie będzie eskalować, wzrastać w najbliższym miesiącu, dwóch i Konfederacja zamieni się już w czysty kabaret, jak wyjęty z filmu, to tak, to Braun być może pójdzie do Korwina. No i wtedy nie wejdą, ani jedna, ani druga partia nie wejdzie do Parlamentu Europejskiego.
Polityk lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział takie zdanie, tutaj cytuję: jeśli ktoś myślał, że uda się ucywilizować Konfederację, to jego marzenia zostały zgaszone gaśnicą przez pana Brauna. Zgadza się pan z tym zdaniem? Mieliśmy przecież debatę wyborczą, gdzie występował Krzysztof Bosak. On bardzo wielu osobom pokazał się jako taki polityk zrównoważący, mówiący sensownie, wręcz zgromadził bardzo dużo tych młodych wyborców, którzy uznali, że jest rzeczywiście bardzo sensowny. I teraz nagle mamy do czynienia z Grzegorzem Braunem, takim występkiem i nagle znowu takie zburzenie budowanego wizerunku. Tak, Krzysztof Bosak, ja z nim kilkakrotnie rozmawiałem. Krzysztof Bosak jest, wydaje się, że Krzysztof Bosak jest po prostu najbardziej stabilny emocjonalnie w tym całym towarzystwie. I najbardziej być może też przemyślany i konkretny, broni swojego programu i potrafi o nim mówić. Natomiast jeśli Bosak miał marzenie, że będzie poważnym politykiem, to wsiadł do złego pociągu. Bo w tym pociągu właśnie trwa wielka impreza antysemicka, ksenofobiczna, homofobiczna, mizogonistyczna. I Bosakowi pozostaje tylko znaleźć sobie dobry przedział albo izolatkę w tym pociągu i udawać, że jedzie do swojego celu, ale to jest po prostu pociąg pełen takich skrajności, takich czasami niedorzeczności w języku publicznym, że aż mi trudno o tym mówić w sposób poważny, bo ja sobie siedzę w okienku pani w studiu i próbujemy analizować pewien wizerunek pewnej partii politycznej, no bo musimy jakoś poważnie do tej polityki polskiej podchodzić, ale jeśli operujemy w zasadzie takimi performansami, jakie nam szykuje Braun w przyszłości też zapewne. Przecież tam jest ta historia z jego asystentem bodajże, prawda, który pisał o jakimś wybuchu bomby, no to musimy sobie zdawać... Ja nie znajduję już języka, powagi, nie znajduję już słów oraz przymiotników, które określałyby w miarę poważnie to, co tam się dzieje, dlatego że ostatnie 30 lat i korwinizmu, i Brauna, no weźmy sobie Brauna, który przecież on tak naprawdę, ja mam wrażenie, że on wychodząc na mównicę bawi się tonem swojego głosu. Więc tam nawet na poziomie formy to wszystko zaczyna ocierać się o groteskę. Więc jeśli Bosak rzeczywiście ma jakieś plany bycia ambitnym politykiem, to musiałby zmienić pociągi, tylko na co? Przecież do lewicy nie pójdzie, do PiS-u nie sądzę. A rzeczywiście on ma potencjał być może, taki jego człowieka, no ale to mówię, w tej chwili jego najważniejszą cechą jest stabilność emocjonalna. Czy to wystarczy w polskiej polityce? Historia pokazywała, że to niektórym wystarczało. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Marcin Kącki, dziennikarz, autor książki Chłopcy idą po Polskę. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję Państwu.